Halo, halo kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jest ze mną Korcia. Hejka. W takiej mini serii związanej z najnowszym pakietem rozgrywki, czyli z... Wilkołakami. Tak, z wilkołakami, słuchajcie. Nie będzie takiego typowego przeglądu kasa i trybu budowania. Nie będziemy już chyba tego robić, nie? Nie, myślę, że bez sensu. No, u mnie był live, jest zapis, także można sobie zobaczyć. Dzisiaj będzie rozgryweczka. Są dwie nasze simki, jestem ja i jestem Korcia. Chyba, żebyśmy się na szybko przebrały w te stroje, bo są fajne. W te stroje z gry, w sensie z tego dodatku, tak. Myślę, że z tego nowego pakietu, no. Tak, myślę, że to fajne. To szybciutko się przebierzemy, bo ogólnie widziałam też, że oglądałaś tutaj stroje i tak dalej. Tak. Mi się fryzury nie podobają na przykład. To jesteś ty tak w ogóle, bo Korcia jeszcze nie widziała, co ja tutaj potworzyłam tak w ogóle. Okay. Więc to jest Korcia. My gramy naszymi, słuchajcie, simowymi postaciami. Damy jej nową aspirację wilkołak. Ale słodki cech jest ten wilczek. Nie ma, nie? Nie ma. Piękny nie ma. Jest, no. Ja wczoraj nie mogłam dojść właśnie, czy są nowe cechy, czy nie, bo miałam wsadzone mody. Nie, a to tak ma. Z tymi modami to ciężko. Mhm. I to jestem Kasia Kaś. Ja nie mam mojego koloru włosów w tej grze, słuchajcie, EA, proszę zrobić taki kolor włosów, jak ja mam. A nie jakieś takie, które po prostu są dziwne, takie zwykłe. No, więc zrobiłam sobie miętowe, więc tak się, słuchajcie, prezentuję ja i tutaj Korcia, tak jak już pokazywałam. Jakieś włosy Ci się podobają z nowego pakietu? Znaczy one są takie... Chciałabyś zmienić? Są takie, myślę, że w porządku, te włoski z nowego. A mi się w ogóle nie podobają, na przykład. Chcesz zmienić na jakieś, czy zostawiamy nie, to, co zostawiamy masz? Nie, zostawiamy to, co mam. Dobra. No to teraz, słuchajcie, chociaż zmienimy sobie ten jeden strój codzienny. Chcesz jakiś taki całościowy, czy... Gdzie to jest wilkołaki? No, tą sukienkę. Ten ci się pewnie podoba. A, Tom? No. Nie, tą na dole. Tom? Tą obok. Tom. No. O, ta ci się podoba. No, fajna jest. Ten kolor? No, ten może być. Bo ogólnie jestem taki zadowolona ryżowy, bardzo tak? Z ubrań. No, które doszły. Ja też. Ubrania są boskie. Oprócz dolnych części ubioru, bo to jest porażka moim zdaniem. No, ale... A buty ci chyba zostawię, bo tamte są... Chyba, że te trampostrzały takie. Pakiety. Te długie takie, no fajne są te trampki. No, trampki są fajne. No. Takie, o. Zobaczcie, na przykład całe bielutkie, albo tu... O, takie no. Jakieś porysowane. Może całe białe, tak. Co? No. O. Niech będzie. No i zobaczcie, jaka piękna dziewczyna już się zrobiła. Nie ma rzęs, nie ma skina, ja nie mogę na to patrzeć. Bo bez modów. Jaką ona ma. Tak, jaką ona ma opadającą powiekę przez to. No. No nie mogę. No ale tutaj gramy bez modów, także musicie nam wybaczyć. No niestety. Dobra, i ja teraz. To ja też, słuchajcie, na szybkości się przebiorę i ja sobie założę może coś po prostu takiego. O, to fajne jest na przykład. Taką różową i też mi się podoba. No i też sobie wezmę trampki, ale może już jakieś takie bardziej pokolorowane. O, dobra. No i tyle. I tyle w kasie, słuchajcie, pozmieniałyśmy. Mamy nowe rzeczy? Mamy. Idziemy przeglądać rozgrywkę. Tu są simki z mojego live'a wczorajszego. Ta jedna jest, w sumie już obydwie są wilkołakami. A my jedna się dopiero przemieniła. Co? My nie jesteśmy, musimy iść się przemienić, więc wejdziemy sobie do naszej chatynki i w ogóle tryb budowania, kupowania też jest rewelacyjny, jest przepiękny. Oglądałaś już? Znaczy trochę oglądałam, ale nie zdążyłam wszystkiego przejrzeć. No jest, Jezus, naprawdę i ma w sobie 5 obiektów zostało usuniętych, a dlaczego? Ja tam. Dziwne. Dobra, pada deszcz, mamy chatkę. A, i w tym trybie budowania kupowanie jest takie, takie są rzeczy pasujące do wiejskiej sielanki, bardzo też zauważyliśmy. Tak? Dobra. Ten płotek z tego, jest co fajny. Ja już zdążyłam zauważyć i w ogóle ta skrzynka jest super ekstra. No. I ten, to są dwa klany wilkołaków. Są dobre wilkołaki i są złe wilkołaki. A. I dobre wilkołaki mają swoją siedzibę gdzieś taki, tutaj. W takie ogóle drzewo bardzo chyba, otwarty, nie? Tak. No, bardzo otwarty jest ten świat tutaj. Mhm. Tutaj mają swoją siedzibę, a złe wilkołaki mają tutaj koło baru. Gdzieś jest bar i gdzieś jest ta ich tutaj kampingi. Takie są rozłożone, któreś z tych, tu chyba. No, któreś z tych. Mhm. I tutaj właśnie one mają swoją siedzibę. Także jedna z nas mogłaby iść do dobrych wilkołaków, a druga by mogła iść do złych wilkołaków na przykład. O, fajny pomysł. Byśmy sprawdzili wtedy oba klany, nie? A, nie ma tutaj... I patrz, jaka mgła! Uuu. Widzisz? No.
Ale, ale ogólnie to miasteczko ma bardzo taki fajny klimat. Bardzo, no. Usiądź. Niech one usiądą, ale widać, że tutaj nie ma tego przywódcy. Przywódca stada jest obecnie gdzieś indziej. Kurczę, niedobrze. Idziemy tam do tego drugiego chyba, no, co? No to chodź. Tylko gdzie to było? Które to było? Wiem, że to było gdzieś przy barze. Czy to jest to? O, tak, tutaj są jacyś. O. Jest. Czekaj, to ja je... Czy mogę teleportować? Nie mogę, czemu? Może mod, bo to z modów, co? Nie, właśnie nie wiem. Podejdźcie, dobra, na trójkę. Ktoś jest, zobaczcie. Wow. Pięknie. Dobra, to jest... A czy to jest przywódca w ogóle? Kurtuazyjne powitanie, dobra. I... Wojskowe ty możesz mieć. Bo ty masz chyba karierę wojskową. No. Bo to są te simki, co chyba na live nimi grałyśmy, pamiętasz? Tak, 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 no. Okej, okay. Patrz, jak ładnie się przywitałam, kurtuazyjnie. A ja? A ty? A też. A, myślałam, że ci wojskowe dałam. Zapytaj o stada wilkołaków. A jak dobra. Wygląda ta właśnie przemiana? W sensie, co my musimy zrobić, żeby nas przemienić? No, musimy go poprosić. Aha. Ja wczoraj czytowałam i robiłam przez MC Commandera. Wiesz, że od razu im robiłam pełne relacje. No, no, no. Bo tak to oni nie chcą cię, wiesz, od razu jakby przemienić. Tylko musisz się o, nie, z nimi zaprzyjaźnić. Jest, czekaj. Jest, ale on się pewnie nie zgodzi. Poprosi o gryzienie wilkołaka. A. No i on cię wtedy gryzie, szarpie, tak. Rory nie zna Simki o imieniu Korcia na tyle dobrze, widzisz? Aha. No, rozmawiaj o zainteresowaniach. Dobra, no to ty pójdziesz na tą złą stronę mocy. Zawsze ja byłam ta zła, to teraz ty będziesz ta zła. Zapytaj o ulubiony kolor, żartuję z nim o politykach, nie masz ale... komara wrzuconego, żeby to... Nie, nie mam nic. O, kolor, co ty ja wyprawiasz? Tańce, hulańce, impreza musi być wszędzie, nawet z wilkołakami, słuchajcie. Dobra. Żartuj o politykach, zapytaj o stada, a to już się pytałaś, popraw humor. O, lubi kolor niebieski, zobacz. Słodko. Poznaj. O, masz komediowe umiejętności, dobra. Ale jestem kurczę, zabawna. Zapytaj o hobby. Wyłącz efekt furii? Nie, właśnie, o co chodzi z tą furią? O ten efekt. No bo to one mogą wpadać w furię, wiesz, te wilkołaki. Aha. I ty to chyba możesz wyłączyć. O Jezus, jesteś na drodze do sławy. Boże, ja to jednak jestem... Zapytaj, jak minął dzień. O, jakieś mam minusy. Ej, ja w jakąś furię popadam. A może je bym poszła to gdzieś? Zwiedzaj tunele. O. Idź pozwiedzaj. A co chodzi z tymi tunelami właśnie? No tam, że wchodzisz, ja tam jakieś na przykład chili znalazłam, jak poszłam wczoraj. Tak? No, nie wiem, co to tam w sumie daje. Raz tylko tam wlazłam. O, tu jest to drzewo, ale tutaj nie ma nikogo, kurde blaszki. Może oni śpią? Może śpią. Dobra, dawaj, dobra, gadaj z tym. Dobra, ona z nim gada. No. Zapytaj o te wilkołaki. Kurde, bo nie można chyba bez stado wilkołaków. Poproś o pozostanie przyjaciółką. Nie można chyba bez MC Commandera tego szczytować, nie? No nie, no nie. Podziemia. Kasia bierze głęboki wdech, po czym kieruje się w stronę podziemi. W tej taje weszłaś? No ja bym tam nie wlazła, na pewno. Co ty mu dałaś? Co ja dałam mu? Nie wiem. Nie wiem? Nie wiem. A ta o wampirach mu opowiada. Może się z nim zaromantycznuje, żeby to chłopak mój. Chcesz? Dobra, a to jest facet w ogóle? Nie wiem. Jezu, Rory. Młoda dorosła! A, to ona, no to może być tam, co tam. Nie będę wybrzydzać. Ej, dostałaś rybę od niej, zobacz, może cię lubi. A, widzisz? I ej, będę... czekaj, a tu, poczekaj, zagubienie. Kasia od dłuższego czasu idzie przed siebie. Czyżby ciągle, nie widzę znowu, zataczała koła? Jak tak okropnie, jest tak okropnie ciemno, że niczego nie może być pewna. Ewidentnie się zgubiła. Koła, ale nie od ciemności. Cała ja. No ej, cała ja. Na pewno bym się zgubiła. Ej, widziałam, tu było, zapytaj o ten mood, ten... Oni jak dadzą nazwę świata, to jest koniec, nie? No, nie wiem, też nie wiem, jak to się wymaga. O, zapytaj o Moonwood Will. Dobra, Moon zapytaj, Wood? Gadaj z Moon nią Wood. Tam. Kasia, znowu się czasu... zagubiłaś. Zagubiona Katarzyna. Zapytaj o hobby. Jestem za tym, by pogodzić się ze swoją zwierzęcą naturą, ale to nie znaczy, że mam coś przeciwko Simom, którzy szukają lekarstwa. O, można lekarstwo można mieć. Trzeba żyć w zgodzie ze sobą. Ale mnie tego lekarstwa nie wciskajcie. O, widzisz, no to ona... Jak... Nie minusy, nie, nie, nie. Zapatrz, do patrzenia w chmury. Kasia widzi przed sobą jakieś światło. Wylazła w końcu.
Kasia, nie idź do światła. Kasia, do światła. I wylazła, patrz. I stoi to, ja wyszłam. Z kibla. Jest w ogóle nowa kolekcja, nie wiem, czy widziałaś. Tak? Idź jaka? No, relikty, jakieś artefakty właśnie tutaj związane. I jak jesteś wilkołakiem, to albo to możesz grzebać w ziemi, tak jak psy kopią. Wiesz, o co chodzi? Dziury. No. No, w tym panelu, tak jak są wampiry, za punkty, co możesz, nie? No. To możesz sobie wykupić właśnie taką cechę, że możesz tak jakby kopać w ziemi. No. I no znajdować. I wtedy znajdujesz na przykład tak te artefakty takie, czy jak to tam się inaczej nazywa, no albo możesz wyłowić właśnie tutaj z jeziora. O wow, to fajne. A tutaj no. Korcja nie należy obecnie do stada wilkołaków, strona... Czekaj, Kasia chyba się złowiła. Historia Moonwood Mill. Tytuł, może ja bym to przeczytała. No właśnie, to są te stada wilkołaków. Ta sfora z Moonwood to jest dobre wilkołaki, a szalone kły to są złe wilkołaki. Aha. Ale jakby ja nie wiem, o co, chyba dopiero można się zapisać, jak będzie się wilkołakiem. Aha. Tak, można ich poprosić, żeby nas dołączyli, bo ja też jak chwilę grałam sama to. No, przeczytaj, może coś się dowiesz. No dobra, niech ona czyta. A ty jak tam? Czekaj, haczyk żyłka, że lubi, no lubi, tak. Lubi, dobra, lubi. Spytamy go teraz o... Czy przemieni o to, czy już nas może przemienić. Bo jesteśmy już dobrze zakumplowane. Poproś, tak? Poproś o ugryzienie wilkołaka. Rób zdjęcia. I co? Na początku istnienia mu, czekaj. Ej, przemienicie! Dajesz mu rękę! Zdjęcie! Czekaj. Patrz, jak ci będzie żar. Patrz to! Co on z tym będzie robił? Ej, to groźne jest. Strach się bać. No, czekajcie. Patrz, bije da korcia. Patrz, jak mu ślina zwisa. Patrz. On tak mówi, korcia, daj mi swoją rękę. O, matko jedyna. Jaka mina. Patrz, jak on cię szarpie. Oh my god, to takie brutalne trochę. No ej, one są takie, jak to taka sobie Alice powiedziała, Scooby-Doo na dopalaczach, ale... Niedelikatne. Ale nie są delikatne. O. I zobacz, jak ci się świeci teraz ręka. Tu, w tym miejscu, bo cię użarł. Użarł mnie. Widzisz? Przez swetr? Bolesne ugryzienie. No, myślisz, że wdało się zakażenie? Kurde, oby nie. Chociaż, albo tak, będziesz miała wściekliznę, weź jej podziękuj, daj jej buziaczka czy coś romantyczne. Pochwali jej wygląd, o. A ja tu coś wyczytałam. Fajnie obłosiona jest. Na stronach znajduje się całe... Czekaj. Na początku istnienia Moonwood Will, założyciele miasteczka i zarazem robotnicy Startaku stworzyli organizację znaną jako Sfora z Moonwood. Jej celem było przede wszystkim zachęcić miejscową społeczność do samowystarczalności, pokojowych kontaktów i pracy na rzecz wspólnoty. Według nich przed Moonwood Mill... Majaczyła na horyzoncie szczęśliwa przyszłość. Aha. Na stronach znajdują się całe ustępy zapisane niezrozumiałym językiem. Kasia zdołała odróżnić od reszty jedynie dziwny symbolek w kształcie księżyca. No proszę. Dobra, może teraz byśmy iść pod to drzewo. Czy tam ktoś będzie w końcu? Tak, bo żeby ty musisz właśnie teraz czekać na przemianę. W tym pierwszym odcinku, żebyśmy się obie przemieniły, co no, nie? To będzie... tu też do góry można wejść, widziałaś? Wow. Tu idziesz pod to. No. O, wybierz się na szczyt. Szkoda, że ja cię tu nie mogę przemienić. Czekaj, bo ja romansuję z Rory. Szkoda. Fajne imię. Dobra, to ja idę zobaczyć ten drzewo. Czy ktoś tu... No nie ma nikogo. A weź, może już się pojawia. No nie śpią, czy co? Gdzie ty? Idziesz do pracy? Nie, zwolnij. Nie, weź płatny urlop. Dobra, czekaj, ja tu może przyjdę i będę usiąść. Dobra, czekaj. A to co to jest za jakaś parcela publiczna, ten taki budynek? To jest chyba biblioteka? Aha. Tak, biblioteka, no. No. Bardzo dobra, fajny jest klimat idziesz? Tego miasteczka. Bardzo, zobaczcie, jak ładnie to jest. A ja, bardzo mi się podoba w ogóle ten wilkołaczyk klimat, bo oglądałam kiedyś serial Nastoletni Wilkołak. I naprawdę lubiłam ten serial. I tak wszystko mi się kojarzy właśnie z tym serialem. Fajnie, fajnie. A ten. O, widzisz? Wow. No. O, tam księżyc. Właśnie, też jestem ciekawa tych faz księżyca, jak to no, będzie też wszystko. No, też jestem ciekawa. Teraz jest ten Nów. Mhm. Jak będzie pewnie to... Pełnia. Jak się nazywa? O właśnie, pełnia, to będzie ciekawiej. A ogólnie na przykład The Sims 3 te fazy księżyca mnie wkurzały. Denerwowało, no. Bo jak była pełnia, to się zmieniał w ogóle jakby kolor wszystkiego i oświetlenie wychodziły takie, te zumbiaki. No i żarły. Dobra, ej, patrz, ja jestem zaczytana, mnie to interesują ty tutaj te nowinki. No. O, piłca do kosza myślę, no tak. No ej, no dalej, przyłaście, żeż baboki, no. Gdyby po raz kolejny, aha, czyli jak przeczytam kolejny raz książkę, to się dowiem więcej. A, jest nowa roślina, paprotka. Tak?
O, wow. Nie, to jest lwia paszcza, ale do góry jest na pewno paprotka na o, tym. To dobrze, że lwia paszcza, bo będę musiała to urwać z Madi. A tu jest paprotka, kwiat paproci. Ej, ale fajne. Ale nie kwitnie. Ja też do roboty, gdzie ja pracuję? Nie wiem. Zobacz. Gdzie ja pracuję? I ja jestem politykiem, chyba adwokatem jakimś. To dlatego jesteś taka oczytana? No tak. Ach, Jezus, zapomniałam normalnie z wrażenia. Ej, no oni tu nikt nie przyjdzie, to nie jest ten ziomek. O, jest, będzie gdzieś. Czekaj, tu. Christopher. Tak, to jest on. To jest on, chodź. Wylas. Patrz. Musisz jaki ten. O, ten jest mniej urokliwy niż Rory. No. No, weź się z nim pogadaj teraz. Tu, słuchajcie, trzeba będzie poznaj. Weź go od razu na ten. Na glebę. Na glebę? Gdzie to? Zaproś do patrzenia chmury. A. Nie, ja nie chcę do żadnego klubu regeneracji. Nie, nie, nie. No patrz, usunęło mi się. Rodzinny jest. O ja. To ten dobry, tak? Ta dobra no. Strona mocy. Muci pici. A ty śpisz. Kurczę. Nasikałam w krzaki, śpię i tylko nogi wystają. Ej no. Widziałaś? Co za brudas, ej. Jaki brudas, fuj. Nie, to korcia po imprezie, słuchajcie, normalnie. O jest, patrz. Podano obiad. Elotę. Wow. A to jakieś nowe, czy to było? Co to jest? Ogólnie patrz, są jakieś te... Niepohamowany głód. Korcia zaczyna odczuwać głód znacznie szybciej niż zazwyczaj. Zjadłaby konia z kopytami. O! Odrażający krzak. No jakżeś nasikała najpierw, a teraz tam poszłaś spać, to co? Kiedy ty się przemienisz? No ciekawe blisko właśnie. Blisko gwiazd byłaś. To miejsce góruje nad kilometrami dziczy. Korcia nigdy nie czuła się tak blisko nocnego nieba. Ej, gdzie idziesz? Typie. Stój! Czekaj, próbujemy teraz, może akurat. Poproś o gryzienie, no zobaczymy. Nie zna jej jeszcze. Losie, o ulubiony kolor, o zmianach w sąsiedztwie. O ostatniej imprezie możemy pogadać. Dobra, ale spała w tym śmierdzącym krzaku, weź się do łóżka. Dobra, no to weź, no właśnie, ej. Chodź tu, śpi. A masz? Nie, nie masz jeszcze tego panelu. Ale fajnie wygląda ten panel cały wilkołactwa. No, bardzo ładnie. I się podobno podobno dostajesz jakąś jedną losową cechę, jak się stajesz wilkołakiem. Tak? No, o. Co to? A, talerz. Poznałem Wolfganga tutaj, w Moonwood. Z tego, co pamiętam, przybył tu. Gdzie idziesz, dziadu? Zaproś do patrzenia chmury. A już chyba mają dobre relacje, może mówisz? Mhm. Czekaj, jeszcze 3 sekundy, niech tu. A co to jest za grzyb? Uroczy grzyb, o! Uroczy grzyb, okej. Okay. Dobra, wstawaj. Będzie chyba. Tak. A czemu minus... Ej, co on co robi? Co on robi? A on się musi przemienić, tak? Najpierw? No i teraz muszę go poprosić jeszcze raz, bo się chyba... A, czekaj, nie. Nie, nie, nie. Patrz, czekaj, ja też chcę zdjęcie. Boże, on taki był miły, a teraz coś nie bardzo. Cholipka jasna, dziadu pieroński. O, patrz. O, matko, jakby coś ci wygryzł. Moja rączka. Uuu, też tak niedługo będziemy robić. Będziemy korcia znaczyć teren. To najlepsze. Dobra, ja idę z nimi do domu i trzeba troszkę je ogarnąć. Ej, no, jest. Jest, jest. Coś się... Auu, robisz w piżamie. A, przemieniam się. Ojeju. Auu, jesteś, widzisz, masz tą cechę. Wyczulony słuch. Wyczulony słuch tego wilkołaka sprawia, że świat bywa jedną wielką kakofobią. Takie rzeczy, jak telewizja, radio, instrumenty muzyczne i inne źródła hałasu powodują wzrost furii. O! Ulela, to będą cię wkurzać. Dźwięki cię będą wkurzać. Pokaż. Uwaga, korcia, przemienia się wilkołaka. Czekaj, muszę zrobić zdjęcie. Szkoda, że w piżamie, no ale dobra. Patrz, jakie masz oczy, widzisz to? O matko jedyna. No. Uuu. Patrz to. Wow. O Boże, widziałam. Gdzie sunę? Wow. Ojej, ojej, ojej. Czekaj, stop, gdzie ty poleciałaś? Co ty robisz? Co ty odwalasz? Korcia. O Boże! Ej, no chcę jej zrobić zdjęcie, ale nie mogę, nie? Kurde. Czemu? Co ty robisz, dziecko? O, o. Co ona robi? Co ty będziesz robić? Rozbij! Wandal! Wandal w domu!
Matko zepsuła. Jedyna. Kocia wpadła w szał i nie może teraz tego zrobić. Nie możesz na... Ty, proszę, ja już z nim nie chcę mieszkać. Podejdź tu ze wściekłością. Ej, ale mama, musimy coś ja muszę coś zjeść. Byle nie mnie. Ale masz fioletowe oczy, Korcia. Patrz, jak pasuje. Jezus Maria. Dobra, a czekaj, a weźmiemy teraz... możesz, nie możesz oznaczyć terenu, bo to chyba... A nie, dobra, bo to nie tym klikałam. To musiałoby mi się siku chcieć chyba. Wyj. Dobra, no zaraz coś sobie zrobisz do jedzenia. Poczekaj. Wyj. Czekaj, niech ona sobie może rzeczywiście coś zrobi. Rozbij, nie możesz! A weź na kliknij, wiesz, na ikonkę jedzenia, co ona czy zje. Gotuj, czekaj, no zrobiło jej się. Pójdziesz? Jak nie, to ja wstanę i ci zrobię, bylebyś mnie nie pożarła. Oj, widzisz, i masz dwa punkty do wykorzystania. I jest zdziczenie. Po blokowaniu tej umiejętności Korcia będzie w stanie brutalnie zastraszać innych. Wystarczy, że pokaże kły, a cel ucieknie w popłochu. A, w przedrobienie szczęścia zgubi też swój portfel. Wilcza drzemka, to jest fajne, bo tak się w ten... Tak jak piesek się, wiesz, zwijasz i śpisz sobie wszędzie, dosłownie. No. Terytorializm, czyli to, że możesz sikać wszędzie. Aha. To jest zbieraczka, czyli... A, to jest to, że pod stopami i nieprzebrane bogactwo zaginionych artefaktów. Dzięki interakcji przeszukaj teren. No. Tak, może gołymi rękami wyciągać spod ziemi. I jeszcze jest samopielęgnacja, no czyli, że możesz się sama umyć, nie? To co chcesz, możesz dwa. Na pewno z tymi kośćmi te wiesz, te szukanie. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno, no to nie wiem, które. Może no to może to mycie, co? Dobra, może być. Dobra. Ale to chyba się samo to potem, tak jak jest w tych aktorach, że samo się coś odblokowywuje. Dobra. No to co, słuchajcie, myślę, że będziemy sobie kończyć. W tym odcinku Korcia nam się przemieniła w wilkołaka. Dość upiornego, wcale nie takiego milusiego, jak wczoraj widziałam wilkołaki. No w kolejnym pewnie ja się przemienię. Mam nadzieję, że będę wyglądać trochę lepiej. No. Także co, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Kolejny odcinek, bo właśnie tego nawet nie powiedziałyśmy, że kolejny odcinek będzie u Korci na kanale. Tak. Więc zapraszamy do Korci na kanał i tam będzie nastąpi moja przemiana. Czyli co, tak zostawcie łapki, subskrypcje i do następnego, do usłyszenia. Jeszcze zarobiłaś 208 znaczek, się cieszysz, jak wyjesz. O, elegancko. Pięknie. Oj, co pa, pa. Pa, pa.